Zdrowia, kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. No a później, kiedy chodzi o pieniądze, to chodzi o pieniądze politykom i urzędnikom. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No zawsze jest jakiś wróg do zwalczania i teraz ostatnio wrogiem jest środowisko, a konkretnie zanieczyszczanie środowiska. No środowisko jakie takie jest przyjacielem, jest Bogiem, jest religią. Zrobiło się religią od ładnych paru lat dla wszystkich urzędników, polityków. Teraz wszyscy chcą wydawać tryliony, miliony, miliardy dolarów na to, żeby środowisko utrzymać. No i tłumaczą, że wszystko jest to dzięki ludziom, że wszystko się roztapia i że no, niedźwiedzie polarne giną. Tłumaczą, mówią, że 190 milionów ludzi w zasadzie będzie musiało być ewakuowane. No jest to wielka, potężna liczba, 190 milionów ludzi. No tyle tylko, że nikt nie wspomina. No i ludzie rzucają takie rzeczy, takie liczby. 190 milionów ludzi będzie się ewakuowało. No tyle tylko, że nikt nie wspomina, że to jest powiedzmy przeliczone na następne 80-100 lat. Także 2100 rok, no to jest powiedzmy 81 lat, tak? I teraz takie założenie jest, czy można temu wierzyć? No nie można raczej wierzyć. I w latach 1970 to straszyli urzędnicy i politycy, jak zwykle straszyli, że w zasadzie cała kula ziemska zamieni się w jedną kulę po prostu lodu, że będzie nie tylko taki miniaturowy epoka lodowcowa, ale że będzie długoterminowa epoka lodowcowa. No po tym jak nic nie wyszło, no to zaczęli straszyć tym podnoszeniem się wody z Antarktyki. No, Antarktyka na południowym biegu, nie? Tam faktycznie jest 2-3 kilometry tego lodu, to on siedzi tam w tej na tych skałach, na tym biegunie. No i mówią, że to jest 90% lodu całego na całym kuli ziemskiej, to właśnie jest na biegunie południowym. No i że 70% słodkiej wody zmrożonej w tym lodzie, no to właśnie jest na biegunie południowym. No i mówią, że jeżeli wszystko by się stopiło kompletnie, jakby słońce po prostu byłyby trzy słońca i by oświetlały tą kulę ziemską z każdego miejsca i nie byłoby zimy i lata, no to faktycznie by się wszystko stopiło i poziom by się podniósł o 150 metrów, no, czyli wszystko 150 metrów, gdziekolwiek jest nad poziomem morze, byłoby morze, no oczywiście te wszystkie Everesty i Alpy i tak dalej ciągle by były suche. No ale nad powiedzmy Holandia, która teraz ma poziom pod poziomem morza, no bo oni tam mają minus 5 czy minus 10 metrów, sobie jakoś radzą. No ale te już 150 metrów, no to by faktycznie żadnego wzgórka chyba w tej Holandii nie zostało. No tam cała chyba Holandia, to najwyższe miejsce to może jest ze 20-30 metrów nad poziomem wody. Czy to coś by zmieniło? No wiadomo, że by zmieniło, no ale z praktycznego punktu widzenia można powiedzieć, można bezpiecznie założyć, że 5 słońc się nie pojawi, że będą jeszcze te sezony, zima i lato. Lato jest inaczej w Australii niż w Europie. Trzeba pamiętać, że tam kiedy u nas jest zima i jest zimno, no to tam jest lato i jest ciepło i odwrotnie. Także cała Antarktyka się nie stopi. No co się może stopić? No trochę może się stopić. Grenlandia się stapia, Antarktyka się stapia, Arktyka się stapia. No kiedy wszystkie te lodowce, które powiedzmy zatopiły Tytanika, czy sobie tam pływają, no to one w zasadzie nie podnoszą, nawet jak się stopią, to nie podniosą poziomu wody o ile wystają, no bo w zasadzie to, co one naciskają, to już
już w tym momencie ta woda jest wypełniona do góry. No jest tam gęstość jeszcze pomiędzy słodką wodą a morską wodą. Jest tam 1-2% różnicy w tej gęstości. No i powiedzmy 2-3 stopnie Celsjusza to jest najbardziej ta gęstość taka ważna. No ale czy podniesie się o tyle? No nie, no mówią, że powiedzmy, no te 80 lat ludzie się tam zgadzają, że to może podnieść się powiedzmy o 20-30 centymetrów. No też jest dużo. No ale jakie jest założenie? No założenie jest takie, że nikt nigdzie nic nie zrobi, tak? No ludzie są na tyle mądrzy, powiedzmy tak jak Holandię już wspominałem, no to oni zawsze coś robią. Także przez następne 80 lat, jeżeli będzie się poziom podnosił, no to ludzie będą powiedzmy, w Ameryce jest takie, szczególnie w miejscach i miastach przy oceanie, no to przepisy się zmieniają. Przepisy się zmieniają na tyle, że wszystkie te nowe domy budowane, no to są na palach. W zasadzie te pale są tam powiedzmy tak z 10 stóp, no to jest 3-3,5 metra. No i wszystko w zasadzie jest powyżej 3-4 metrów. Na dole to są w zasadzie tylko tam miejsca jakieś takie garażowe. Cała elektryka, generatory, prądy, wszystko jest na górze, a na dole na poziomie ziemi, no to jest to, co mogą sobie poświęcić, powiedzmy, jeżeli by woda napłynęła raz na 100 lat, czy raz na 1000 lat, no to ona niższy tam te samochody zostawione, łódki, które są schowane i kajaki oczywiście się podniosą razem z tą wodą. No ale są takie przepisy, powiedzmy, budowlane. Tak samo nowość jest taka, że ci starzy mieszkańcy, którzy tam mieszkają, no to mogą mieszkać na poziomie tej ziemi, poziom ten parterowy, no ale kiedy domy są sprzedawane, no to minimum trzeba to podnieść, powiedzmy. Z reguły te domy na wybrzeżu to są dosyć atrakcyjne, są dosyć drogie, także ludzie te burzą te stare domy i budują powiedzmy dwa razy większe, no i biorą trzy razy więcej pieniędzy, czy cztery razy. No ale jeżeli ktoś nie chce zburzyć i zbudować nowego, no to po prostu za 10% tej inwestycji obcinają wszystkie tam na poziomie tych fundamentów, no bo tam z reguły na wybrzeżu to i tak nie ma głębokich piwnic. Robią taką dużą ramę, przesuwają to na bok, budują tam wszystkie te pale, no i stawiają to wszystko na górze z tą starą konstrukcją za 10% budowania nowego. No i ten nowy właściciel już w zasadzie jest bezpieczny. No wiadomo, że jakieś tam huragany i inne wiatry też wpływają na to. No ale no to dobijają tam w środku, no w Ameryce, szczególnie na wschodnim wybrzeżu to jest popularne drewno, no bo to łatwo jest przerobić, zrobić i tak dalej. No i tak w ten sposób właśnie zagrożenie jest minimalizowane, także 190 milionów nie można tego liczyć. Jednym z tych problemów, którzy straszyli, przepraszam, no to straszą tymi pieniędzmi, mówią straszą, no mówią, że trzeba wydawać tryliony, że szkody będą milionowe, miliardowe, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych zakłada, że powiedzmy przez następne 80-100 lat, no kraje będą bogatsze, wszystkie narody będą bogatsze i będą potrafili jakoś sobie poradzić z tym, z budowaniem tych zapór, z budowaniem najróżniejsze dodatkowe wydmy, podsypywanie czy robienie powiedzmy przy morzu czy przy oceanie podwyższonych jakichś takich barier. Także te wszystkie techniki się poprawiają, no i planowanie dotyczące całej Ziemi się zmienia. Żurnaliści, wszyscy ci dziennikarze tej gazinówek najróżniejszych i takich gazet,
które szukają sensacji i po prostu krzywe wszystkim, no bo to się sprzedaje, no oni używają tych argumentów tych naukowców, tyle tylko, że tą pracę z 2018 roku, którą oni ciągle cytują, no to ta praca patrzyła na dwa scenariusze. Pierwsza to było to, że jeżeli to się podniesie o 3 stopy to jest niecały metr i to te 3 lata, no to właśnie nikt nic nie zrobi i wtedy te szkody by kosztowałoby to wszystko 14 trylionów. No ale to również autorzy napisali, że no tak to się nie stanie, no bo wszyscy zaczną coś robić. Druga sprawa to była tak, co się dzieje dzisiaj? No, na dzień dzisiejszy to 3 miliony ludzi. 3 miliony ludzi w zasadzie wpływa rocznie na nich te wszystkie potopy, te powodzie, zalewania i tak dalej. No i to kosztuje 11 miliardów. Miliardów, czyli bilionów po amerykańsku w tych wszystkich szkodach. No i koszt tego usprawniania, zabezpieczania i tak dalej to jest prawie troszeczkę więcej niż szkody. I to kosztuje 13 miliardów właśnie w tych zaporach. Ale to jest tylko 1,20% dochodów narodowych tych wszystkich krajów na świecie. Także że te straszenie ludzi tym, że 190 milionów znienacka będzie się potrzebowało przeprowadzić, czy straci swój dobytek i swoje domy, no to jest straszenie, to jest tylko straszenie, to jest, trzeba się zastanowić nad tym, jak realistycznie, no bo pozbawić sami siebie, powiedzmy, samochodów, lodówek, odkurzaczy, czy klimatyzacji, i tak dalej, no to jest troszeczkę bez sensu, tym bardziej, że faktycznie no olej, ropa starczy jeszcze na ładnych 100, 200, 300 lat, także będzie używana. Energia słoneczna na pewno będzie wciągana coraz bardziej do użytku, energia wieczna. No, co jest największym problemem z elektrycznością? No to są baterie. Baterie na razie są coraz lepsze, no ale kosztują dużo. Nie są w stanie zgromadzić tyle prądu. No ale ta technologia jednak się przesuwa do przodu, także te czarne wizje zalania świata i po prostu pytanie się przez urzędników i polityków, żeby wszyscy płacili 90% swoich pensji w imię oszczędzania świata i globu, to nie ma sensu. Te wszystkie feministki, które w ramach oszczędzania świata i środowiska decydują się nie mieć dzieci, no to też to wszystko nie ma sensu. Także nie ma co panikować. Nie ma co panikować, trzeba przejrzeć, pomyśleć, no i zachowywać się jak ludzie od tysięcy lat, jak to wszystko usprawnić. Szczególnie, że do Ameryki 10 tysięcy lat temu, no to ludzie z Azji, z Rosji powiedzmy, przeszli przez cieśninę Beringa, dlatego Alaska powiedzmy była rosyjska, zanim została kupiona przez Amerykanów, dlatego, no bo stamtąd przepływali łódkami, przechodzili po lodzie ludzie przez ten blisko bieguna, no i później doszli powiedzmy do Ameryki, zeszli na dół, także większość tych, wszyscy Indianie, którzy później im się spodobały konie, które były wypuszczone przez Kolumba, no to oni właśnie przeszli przez zamrożoną cieśninę Beringa. Teraz cieśnina Beringa powiedzmy ma 100 czy 200 metrów głębokości, czy więcej. No a kiedyś można było sobie na łyżwach, jeżeli taki Syberyjczyk potrafił zrobić, sobie prześliznąć. Zdrowia. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń dzyń. Piszcie komentarze.
piszcie opinie, piszcie pytania, polecajcie gdzie się da. No, mam nadzieję, że lubicie oglądać te codzienne filmiki i do następnego.